Oto dokładnie jak zagrać w wersję Minecraft InDev, Minecraft InDev, Minecraft Alpha i Minecraft Beta i inne takie stare wersje, których nie ma dostępnych w zwykłym launcherze Minecraft. Jest to launcher Betacraft Launcher i na nim właśnie możemy zagrać w takie stare wersje. Jak go zainstalować? Jak go pobrać? Musimy wpisać w wyszukiwarce Google Betacraft Launcher Download i wtedy nam wyskoczy coś takiego Betacraft tutaj i Downloads. Tak więc klikamy Downloads i tutaj mamy pobierz nasz launcher. Potem klikamy pobierz najnowszą wersję z systemem Windows. Klikamy to i launcher nam się pobiera. Możemy to robić w Chromie, możemy to robić w tym. Możemy to robić także w Firefoxie, w innej przeglądarce i jak to zainstalujemy, to mamy nasz launcher. Ale my już mamy ten launcher zainstalowany, więc nie potrzebujemy instalować go ponownie. Jak to działa? Otóż zaraz wszystko Wam pokażę. Tutaj są nasze instalacje i one są po to, żeby móc lepiej zarządzać swoimi tutaj danymi związanymi z Minecraft. Ja mam tylko 4 instalacje, jedna jest domyślna, która pojawia się od razu po zainstalowaniu launchera. Wybieram My Instance, pokażę Wam teraz tutaj pozostałe opcje launchera. Tu możemy wybrać Javę i musimy przeglądać foldery nasze, żeby ją wybrać. Musimy wiedzieć, gdzie ona się znajduje, żeby móc właśnie ją zaznaczyć. Następna opcja to wybranie instalacji foldera instalacyjnego launchera. Ja osobiście polecam, by to nie był dysk domyślny, systemowy. No, ale to zależy też, jaki kto dysk ma, ale raczej nie na dysku systemowym. Tutaj możemy zmienić ikonę, którą możemy też wybrać w taki sposób. Tutaj nazywamy instalację. Tutaj zaznaczymy, czy używać skina i proxy sund. Tutaj, czy otwarty launcher ma być. I tu jakieś dla Discorda. Tu temat argumenty Javy. Tutaj console output, może to sobie włączę. Zaraz, tu force update, nie wiem co to jest, szczerze mówiąc. No i tutaj możemy wybrać sobie dodatki jakieś, a tutaj możemy zainstalować instalacje zmodowane do wersji 1.5.2. Tak więc ja sobie zaznaczę console output, bo to w sumie jest przydatna wersja. Dobra, mam tutaj chyba wszystko zrobione, ale na wszelki wypadek warto się zawsze jeszcze upewnić, czy wszystko rzeczywiście skonfigurowane jest dobrze. Tutaj logujemy się na swoje konto Microsoft. Kiedy jesteśmy już zalogowani w naszym launcherze, możemy wybrać sobie Select Version i tutaj mamy, patrzcie, różne wersje Minecrafta, bardzo wiele. Nie mamy tylko jednego InDev'a, ale mamy InDev'y, InDev'y, wszystkie chyba nawet. No i tak, pokażę Wam teraz, jak to działa. Wybieramy sobie na przykład InDev 2010.01.25, wersja 1.047 i klikamy Play. O, dobra, jeszcze jedno, można tu wybrać język, można wybrać polski. Tak wygląda właśnie polski, ale ja szczerze mówiąc przyzwyczaiłem się już trochę do angielskiego. Ale dobra, zobaczmy jak to wygląda. Wciskamy graj i mamy jak widać konsolkę, bo zaznaczyliśmy, że chcemy, żeby się wyświetlała. No niestety tutaj trochę słabo to wygląda, dlatego może pokażę to na innej wersji. Wybierzmy zatem jakiś Minecraft InDev. O, patrzcie, to jest fajny Minecraft InDev. Ponieważ na tym InDev'ie można znaleźć piramidkę. Mam poradnik, według który pokazuje, jak tę piramidę znaleźć, ale będę chciał prędzej czy później nakręcić następny poradnik, który pokaże, że najłatwiej znaleźć piramidę można poprzez pójście na północny zachód, czyli w tę stronę od obsydianowego muru i po jakichś 5-10 minutach piramida się pojawi, jak będziemy właśnie sobie tam szli. No, tak to właśnie działa. Teraz może zrobimy cięcie i albo przyspieszę tempo bardzo szybko i udowodnię Wam, że to rzeczywiście działa. Zobaczymy się za chwilę. Dobra, już jestem i jak widzicie przy okazji obaliliśmy kolejny mit dotyczący ceglanej piramidy. A mianowicie, że ceglana piramida respi się dopiero poza granicą niebieskiego nieba. Jak widać, nie jest to prawda. Piramida pojawiła się jeszcze pod tym granatowym, niebieskim niebem. Ale to może dlatego, że wzięliśmy level huge. Nie jestem jednak pewien, może na normalu i na smolu
generuje się to niebieskie niebo tak samo, bo to jest pewnie pozostałość po wersjach in-dev, kiedy tam tego typu niebo z pewnością wystarczało, bo światy były malutkie. Ale to mniejsza z tym. Nie o to chodzi w naszym dzisiejszym odcinku. A o to, o co chodzi, wzięliśmy sobie, skąd mieć te wersje Minecraft in-dev, Minecraft in-dev, Minecraft Survival Test jest także, Minecraft 4K, dwie wersje, Minecraft Classic, wszystkie wersje, albo prawie wszystkie. No, RD, tylko tak powiem, nie ma pierwszej wersji Minecrafta, ale ogólnie jest o nią bardzo trudno. Może kiedyś uda mi się zobaczyć, skąd tą wersję można mieć, jak w nią zagrać i wtedy bym nakręcił właśnie z tego poradnik. A dzisiaj się właśnie już z wami żegnam, przy okazji powiedziałem też, jak znaleźć ceglaną piramidę właśnie do 10 minut, właśnie jeżeli nie popełni się głupiego błędu. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, udostępniajcie linki, innym się też pewnie ten poradnik przyda. I subskrybujcie, na razie.